Sprzyjająca aura spowodowała, że pojawiło się coraz więcej owadów. Osy czy też szerszenie budują swoje gniazda często w pobliżu naszych domostw. Straż pożarna przypomina, że usuwanie gniazd i rojów owadów nie należy do ich działań. Są jednak pewne wyjątki. Interwencje podejmowane są m.in. w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w przypadku, kiedy osoby zgłaszające bądź domownicy uczuleni są na jad owadów błonkoskrzydłych, gdzie znajdują się małe dzieci przy wejściach do budynków, również jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej, także szkoły. Właściwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są firmy dezynsekcyjne. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy. Strażacy ci posiadają specjalne ubrania do usuwania owadów błonkoskrzydłych, kombinezony grube, które zabezpieczają również przed urządzeniami szerszeni, maski do tego odpowiednie również na twarz, rękawice i w zespołach dwuosobowych uczestniczą w usuwaniu tego typu zagrożeń. Nie można próbować samodzielnie usuwać roju gniazd, a także zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 20 metrów w terenie otwartym. Należy też opuścić pomieszczenie, w których znajdują się owady. Najskuteczniejsze interwencje będziemy prowadzić w porze wieczornej, kiedy owady wrócą już do swoich gniazd i zmniejszymy tym samym prawdopodobieństwo ponownego odbudowania tego gniazda, a zarazem podniesiemy skuteczność naszej akcji. Strażacy nie ukrywają, że każdy nieuzasadniony wyjazd do usuwania owadów jest blokowaniem wozu i strażaków, którzy w tym samym czasie mogą być potrzebni do niesienia pomocy, m.in. w przypadkach wypadków czy pożarów.